it is home to many wild animals and a place where nature reigns. Do not make noise, do not throw litter, do not wander off the... Pamiętajcie, że jesteśmy na terenie Zachańskiego Parku Narodowego. Będą wielu dzikich zwierząt, miejsce, gdzie rządzi przyroda. Dlatego bardzo proszę, nie hałasujcie, nie wyrzucajcie śmieci i nie schodźcie z wyznaczonego świata. 28 o godzinie 12. Ride number 28 at 12 p.m. Piotrek, 12 p.m. Jazda numer 28. O godzinie 12. Zachowanie wymaganego własność kartą. Dbamy o zdrowie wszystkich naszych klientów i pracowników, dlatego przypominamy, że bez zakrycia usług wyjazd nie będzie możliwy. Mechają. A jeszcze sobie jechaliśmy? maseczka. Mhm. Wytnie się. Ale są maseczki. Czy tu widokowo jest z każdej strony, tak naprawdę. Dzisiaj mamy super przejrzystość. Dzień dobry. Dzieci? Pewno, dzieci za pewno, że tak. Nie chcą się. Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu kolejna kaśmierci. Niedzielny dur. Za chwilę ruszamy. Na lewo. Patronem tych pięknych widoków za oknem jest Witam wszystkich w wagoniku kolei linowej na Kasprowy Wierch. By każdy mógł dobrze zobaczyć górskie atrakcje i widoki, proszę przepuścić dzieci, osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży jak najbliżej pokój, gdzie dostępne są także miejsca siedzące. Mój tata by tu nie wsiadł. Bo jak on do samolotu się bał. A tu wszystko szklane. Ruszamy w drogę. Trzymajcie się Państwo uchwytów, a jazda będzie bezpieczna. Wagonik zjeżdżając z każdej podpory będzie się trochę kołysał. To naturalne i w pełni bezpieczne. Let's go. Please hold on to the railings and the ride will be safe. The cars will rock a little when going down the beach pillar. It's natural and completely safe. Czas wyjrzeć za okno. W dole wagonika rozpościera się Dolina Bystry. Te leżące po lewej stronie drzewa to efekt niezapomnianego wiatru halnego, jaki z rekordową prędkością wiał w 2013 roku. Wiatromierze pokazały wówczas ponad 270 km na godzinę. Time to look out the window. Below the path stretches the Bystra Valley. Those trees lying on the ground to your left are the result of an unforgettable mountain wind that peaked in 2013 with record speed. The wind meters then showed over 270 km/h. Po prawej, nieco ukryte w drzewach, zobaczycie zabudowania klasztoru sióstr Albertyny. Zbudowano je ponad 100 lat temu. Początkowo składały się jedynie z kaplicy i pustelni założyciela zgromadzenia brata Alberta. Kanonizacji brata Alberta dokonał papież Jan Paweł II, który jeszcze jako Karol Wojtyła często gościł w klasztorze. Pamiątki związane z jego wycieczkami po Tatrach można oglądać w budynku górnej stacji Kasprowy Wierch. They were built over 100 years ago. Czy my wiedziemy, kto drzewo? Nie. Albo tak? Nie. Centymetr. O, dzień dobry. Souvenirs related to his trips around Canada's will be seen in the upper station building at Kasprowy Wierch. Schronisko jest odwiedzane przez cały rok. Wiosną, luty, tajemnicy, praktycznie. Bardzo dobrze widać je z wagonika koleji. Pamiętajcie, że są one podobne roku. That building on the clearing to your right is Hotel Górski Kalatówki. The hostel is visited all year round. In spring, the crocus Ktoś chodzi, Tatry to jedyne w Polsce pasmo górskie o charakterze alpejskim, jednak w porównaniu z Alpami zajmują naprawdę niewielką powierzchnię. Długość taczańskiego pasma, mierzona w linii prostej, wynosi nieco ponad 50 km, a jego szerokość nie przekracza 20. Mimo że Tatry zajmują tak niewielką powierzchnię, są pod wieloma względami wyjątkowe. Ich zróżnicowany krajobraz i unikatowa przyroda, chroniona w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, zachwyca co roku miliony turystów. The Tatra Mountains are the only alpine mountain range in Poland. However, compared to the Alps, they occupy a rather small area. The length of the Tatra range, measured in a straight line, is just over 50 kilometers, and its width does not exceed 20. Although the Tatras occupy such a small area, they are unique in many respects. Their diverse landscape and unique nature, protected within the limits of the Tatra National Park, delight millions of tourists every year. I takie nagle zrywa się linka. To Tatry Zachodnie. Mają one w większości charakter łagodny, porośniętych trawą grzbietów. Gdzieniegdzie jednak jaśnieją urwiste ściany skalne. Ten rozległy szczyt skalny po prawej stronie z krzyżem, przypominający postać śpiącego rycerza, łatwo rozpoznać z Zakopanego. To oczywiście Giewont. Na lewo od Giewontu znajdziecie Czerwone Wierchy, których nazwa pochodzi od koloru traw porastających z boczu. To za nimi znajdują się Dolina Kościeliska, a dalej Chochołowska, które są wymarzonym miejscem na długie spacery. On your right, you can see gentle, overgrown peaks. It is the Western Tatras. They are usually gentle ridges overgrown with grass. Here and there, however, you can see the peaks shining through. This vast rocky peak on the right, with a cross on top of it, resembling the finger of a sleeping light, is easy to recognize from Zakopane. It is, of course, Giewont. To the left of Giewont, you will find Czerwone Wierchy. Behind them, there is the Kościeliska Valley, and further, the Chochołowska Valley, which are the perfect place for long walks. Tak dotarliśmy do stacji pośredniej na Myślenickiej Turnie. Tutaj, jak tylko zatrzyma się wagonik, przejdziemy na drugą stronę budynku, by ruszyć drugim wagonem na Kasprowy Wierch, Tatrą Wysoką. Za chwilę ruszymy. Jest też brak zainteresowania. Ja mam Piotr, słyszeliście? Przesiadka. Nie, słyszałem. Ja wprost przełącz do drugiego Reprezentacja, komedia, obyczaj, laiki, prowadzera, wojna, przełóżmy sobie do środka, bo to jest przesiadka. Ups, o, ale ruszyło. Trzymaj się, no. Witajcie ponownie w podróży na Kasprowy Wierch. Pamiętajcie Państwo, by trzymać się szybkich i zająć dobre miejsce. Nie zastanawiacie się, dlaczego przyszedłem, że się nie Cały czas. Nie, zbudowali, nie? Przepraszam. Ale strasznie, gdzie my w ogóle rozwijemy? To nas nie jest do końca. Ale wieje. Dzisiaj za bardzo. No. Tu jest restauracja. Chodź, chodź. To nie ma nigdzie, nie?